Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFD.pl. Siemanko, z tej strony Big Mike, król siłowni. Właśnie siedzę na moim tronie do wyprostów, a po dzisiejszym treningu prawdopodobnie na tym tronie nie usiądę albo będę miał problemy. Chyba będę tu przychodził i po prostu zaliczał WC dla niepełnosprawnych, bo dzisiaj trening nóg. Słuchajcie, to jest mój czwarty trening nóg. Ja nie robiłem ich po prostu od czerwca. W momencie, jak tam zszedłem pod koniec maja 2015 roku ze sceny, odpuściłem zupełnie nogi. Podczas tego mojego długiego offu też ich nie trenowałem. I to jest mój czwarty trening nóg od tamtego okresu, więc ja nie szaleję jeszcze z ciężarami, jeszcze te nogi trochę oszczędzam, bo one u mnie tak reagują, że zjadają po prostu cały prąd i góra wtedy nie ma szans się przebijać. Nawet nie robię przysiadów, pewnie chcielibyście to zobaczyć, ale mi przysiady nie służą. Nie potrzebuję wcale robić przysiadów do tego, aby te nogi rosły, rozwijały się pod tym kątem, pod którym ja chcę. Robię tak zwane 3 razy W, czyli wykroki, wyciskania, wyprosty, albo wyprosty, wyciskania i wykroki. Kolejność jest dowolna. Zaczynam od wyprostów. Do roboty. Zawsze zaczynam od tego ćwiczenia, gdyż uważam, że bardzo solidnie przygotowuję przed jakimiś cięższymi bojami, ćwiczeniami. Fajnie rozgrzewa całą torebkę stawową. Ja robię tutaj taki patent, tego być może nie widać. Mianowicie przy wyproście staram się stopy skręcać do środka. Mamy dzisiaj poniedziałek, chyba na całym świecie, Międzynarodowy Dzień Klatki Piersiowej. I każdy tą klatkę robi, a nie każdy jest skory poświęcić się i zrobić trening nóg. Big Mike mówi jak jest. Czyli tak jak to w przypadku treningu nóg u mnie wygląda. Nie jestem chyba w tej dziedzinie ekspertem, gdyż te nogi zawsze u mnie reagowały na wszystko. Cokolwiek bym nie robił, te nogi rosły jak na drożdżach i nie potrafię się tutaj jakoś kreatywnie wypowiedzieć na temat głębokości, szerokości, intensywności i tak dalej, jeśli chodzi o ćwiczenia. Ja po prostu w treningu nóg dochodzę do upadków mięśniowych, tak? Te nogi mają kłuć, boleć, piec i to jest dla mnie odpowiednik treningu czworogłowych i dwugłowych. Następnym ćwiczeniem będzie suwnica. Specjalnej techniki na to ćwiczenie nie dobieram. Po prostu nakładam tyle klamotów, ile się da, no i daję z siebie 100%. Dochodziłem nawet do 800 kilo, także była cała suwnica zawalona, jeszcze ktoś siadał na górę. Dzisiaj też postaram się dać tyle, ile się da tych talerzy, a zobaczymy w praniu, na co mnie dzisiaj stać. Mam nadzieję, że mnie to nie sprasuje, tak? Polecam to ćwiczenie, jeśli chodzi o modelowanie, niekoniecznie maksowanie uda, tylko modelowanie uda. I przy okazji jest takie niekontuzjogenne, chyba że się wystawia kolano poza linię palców w nodze wykrocznej. Nie można tego robić. Dochodzi do ogromnych przeciążeń i można złapać kontuzję. Ja wybieram akurat Hammera do indywidualnego trenowania mięśni dwugłowych. Ja wolę indywidualnie pracować tak nad każdą z kończyn, dlatego że wiem, że ona w 100% jest poddawana wysiłkowi. A nie, że jedna ze stron bardziej przechwyca ruch, czego subiektywnie się nie czuję, wyciskając na klatkę piersiową. Ale jeżeli chce się być równym i wyprowadzić na przykład ten centymetr mniej lub więcej, to powinno się robić to indywidualnie. Stąd też moja decyzja, że używam tylko takiej maszyny do ugięć na dwugłowę. Przy okazji świetnie to czuję. Ram, pam, pam, pam. Nakryliście mnie, widzicie, ja między seriami po prostu gram sobie w gierkę. Inni siedzą na fejsiku. Wybrałem mniejsze zło. Jak wiadomo, internet jest źródłem wszechwiedzy, więc przed chwilą obczaiłem sobie, jak dużo trzeba sobie zrobić powtórzeń na moją najsłabszą partię, żeby szła masa. Będę robił około 30 powtórzeń na moją najsłabszą partię, którą są łydki, bo to jest dobre na masę. Tak powiedział wujek Gogle. No to tylko się do tego dostosować.
moje nogi reagują tak, że ja jakby zakwasy, popularnie nazwane, czuję chwilę po treningu siłowym, a na następny dzień naprawdę wstanie z łóżka, nawet przy delikatnym treningu, jest bardzo, bardzo uciążliwe. Nie wiem, czy ja mam tam jakieś dodatkowe, nie wiem, sarkomery, czy tam po prostu jest jakaś miogeneza zwiększona w tych moich czworogłowych, no po prostu przez x lat na scenie wychodziły same nogi. Dlatego ja je oszczędzam, zaczynam je trenować na 3-4 miesiące przed zawodami, a resztę staram się poświęcać na budowę góry. Mam, że tak powiem, nakaz robienia tych łydek. Ja bym ich nie robił, ale trener kazał. Należy zawsze słuchać osób mądrzejszych, a w tym przypadku osobą mądrzejszą jest mój trener Piotr Głuchowski. Pozdrawiam, Piotrze. To by było na tyle w tym ekscytującym odcinku treningu nóg. W następnym odcinku zabiorę Was w dosyć nietypowe miejsce, odwiedzimy sobie pewną siłownię. Opowiem Wam pewną historię, tak? Zrobimy taki back to memory, ale więcej Wam nie zdradzę, to będzie mała niespodzianka. Także czekajcie na kolejny materiał. Mam nadzieję, że już wkrótce, 2 tygodnie i prawdopodobnie pojawi się w sieci. To by było tyle, mam nadzieję, że się podobało. See you later.